Dzień dobry Państwu, telewizja internetowa Niezależny Lublin. W piątek witają Państwa Ryszard Hołubowicz i pan profesor Mirosław Piotrowski. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich nas oglądających. Panie profesorze, to tak na początek. Ile kosztuje masło? Ile kosztuje masło? To zależy. Dzisiaj moja żona kupiła dwie kostki i każda kosztowała 4,50, ale to jest waga 200 gram. Natomiast żona mi mówi, że to samo masło w innym sklepie kosztuje już 5,80. Ale też w zależności od tego, ile ono waży, bo podajemy na przykład 200 gram i to samo masło kosztuje o złotówkę, złoty 50 czy 2 złote drożej w jednym sklepie, w innym taniej, ale nie zwracają ludzie uwagę może na fakt, że podobna kostka, prawie taka sama, jeśli się zobaczy, to nie ma 200 gram, tylko 190 gram. No i wtedy ta cena jest nieco niższa. A również można kupić przecież cięższe i 250 gram. Także to z jednej strony może być pytanie podchwytliwe, no ale z drugiej trzeba mieć jakieś takie widełki, prawda? No widzę, że pan tu jest przygotowany, tak. Co najmniej na ministra, może na premiera. Bo dzisiaj w Radiu Z, wczoraj w czwartek w Radiu Z minister, dobrze mówię? Suski? Jakąś funkcję ministerialną pewnie, tych funkcji jest tam sporo, prawda? To w każdym razie w Radiu Z nie potrafi określić, jaka jest cena masła. Mówił, że on się na tym nie zna, bo to ceny tylko na paskach podają. No a jeszcze wcześniej pan premier Morawiecki udzielił bardzo wyczerpującej odpowiedzi na temat ceny chleba. Ta odpowiedź trwała aż 90 sekund, no ale nie podał niestety tej ceny. To, że pan premier nie zna ceny chleba, to ja mogę wybaczyć. To, że nawet nie, być może nie zna ceny masła, albo nie zna ceny skarpetek, butów, bądź nie wie, ile kosztuje wymiana w samochodzie kół letnich na zimowe, idzie o, oczywiście opony, to ja mu mogę wybaczyć. Ale jeśli premier nie wie, które prawo stoi wyżej, czy unijne, czy nasze krajowe, no to tutaj oczekiwałbym już od premiera profesjonalizmu, jeśli nie mistrzostwa świata, to mistrzostwa Europy. Jeśli powtarza się mu, ja to mówiłem w tym studiu ze 2-3 razy, w innych studiach tłumaczę, a on nadal nie rozumie, no to jest już moim zdaniem niewybaczalne. No ale to przecież takie polskie, no jak to jest, żeby polskie prawo nie było najważniejsze? No, polskie prawo jest najważniejsze i konstytucja jest najważniejsza, ale w tej konstytucji, jak tu wielokrotnie mówiliśmy, powołując się na artykuł 90 i 91 ustęp 3, oddaliśmy część suwerenności i o tym pan premier jako współautor książki również tu pokazywanej pisał i na rysunkach pokazywał, że w tej części, w której oddaliśmy naszą suwerenność, prawo Unii stoi wyżej od tego prawodawstwa i zresztą jest to expressis verbis napisane w Konstytucji, mówiliśmy o tym wielokrotnie. No i jeśli pan premier tego nadal nie rozumie, no to coś jest nie tak. No ale wie pan, no mi się przypomina scena z samych swoich. Prawo prawem, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Może tak jest, że po prostu no politycy coś tam kiedyś podpisali, teraz się z tym nie godzą i być może wyjdziemy z Unii. Niektórzy politycy wydawałoby się, że w tą stronę zmierzają. Był marszałek Terlecki, tak nieprzychylnie o Unii się wypowiadał. No już rzeczony minister czy poseł Suski. A jak to jest? To my wyjdziemy z tej Unii czy nie? Nie, oczywiście Polska nie wyjdzie z Unii Europejskiej po tych wszystkich gaworzeniach pseudopolityków wspomnianych przez pana redaktora. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się przeciąć wszystkie spekulacje i podjął uchwałę, że zostajemy i absolutnie nigdy nie mieli ochoty wychodzić, ani teraz nie chcą wyjść z Unii Europejskiej, ale to zawsze jest to, ale będą dążyć do tego, żeby te silne państwa nie narzucały nam swojej woli. Tylko pytanie, jak to zrobią? Jak pan redaktor nawiązuje do samych swoich, to ja wykładam w uniwersytecie, żona uczyła w szkole, no to można porównać do nauczyciela i ucznia, tak? To jeśli
Nauczyciel mówi uczniowie, to ja ci daję dwóje albo jedynkę teraz w szkole, no a uczeń mówi, nie, ja nie chcę. No to jest pewnego rodzaju konsternacja, to tak jak teraz Polska z Unią Europejską, no ale są instrumenty dyscyplinujące, a to, co wyprawiają polskie władze, to tylko jest obliczone na tak zwany twardy elektorat, żeby im pokazać, że my walczymy o to, co dawno oddaliśmy i jak sądzę, wiemy, że dawno oddaliśmy. No tak, ale istotnie była ta uchwała Prawa i Sprawiedliwości, a niektórzy mówią, że ona będzie miała się do rzeczywistości, tak jak sławetna ustawa o tak zwanych tłustych kotach. Nie, nie, bo oto stanęliśmy w takim punkcie, kiedy ze wszystkich niemal publikatorów i mediów popłynął przekaz, że PiS chce wyjść z Unii Europejskiej, co oczywiście jest wierutnym kłamstwem i błędem myślowym, sprzeciwiającym się logice. Otóż od wielu, wielu lat Prawo i Sprawiedliwość, a zwłaszcza w ostatnich wyborach europejskich, ta formacja stała się tak prounijna, fanatycznie, że przystąpiła do wyścigu na prounijność z Platformą Obywatelską i ja o tym mówiłem, nagrałem nawet felieton specjalny wyścig na prounijność. Po prostu godzą się na wszystko i chcą pokazać, że oni są plus catholique que le pape, czyli bardziej papiescy niż papież, bardziej prounijni niż sama Unia Europejska. Zgodzili się na wszystko. Proszę mi wskazać jeden punkt ważny, na który się nie zgodzono. Od pani von der Leyen, na którą zagłosowali wszyscy europosłowie PiSu, która teraz rzekomo ich gnębi, po przegłosowaniu Timmermansa, budżetu jednego, piramidy finansowej drugiej, oddaniu wszystkich kopalń i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszystko oddali. No ale w tej chwili stanęli pod ścianą, no bo żyrowaliśmy pożyczkę, czyli tę piramidę finansową, płacimy składkę członkowską, a żadne fundusze do nas w tej chwili, te fundusze do nas nie docierają. Wobec tego no, jest chwila refleksji i napinania muskułów. No ale to proszę mi powiedzieć, bo tak jak obserwuję pana poglądy, trudno nazwać pana propisowcem. Krytykuje pan władzę PiS-u. A jak to jest, że PiS mimo tych błędów, które wydaje się rzeczywiście popełnia, w dalszym ciągu cieszy się ponad 30% poparciem Polaków i gdyby w tej chwili były wybory, to być może utrzymałby się nadal przy władzy. Jak to jest? Trzeba pytać wyborców, a wyborcy opierają się na przekazie. Przekazie medialnym głównie, który został opanowany przez ten obóz i oprócz takich stacji telewizyjnych jak ta zacna Niezależny Lublin 24, czy internetowych w Realu 24, albo też media narodowe bądź inne, to tak naprawdę te główne na multipleksie zostały przejęte. Z wyjątkiem TVN-u, z którym PiS rzekomo chciał walczyć, ale jak tutaj niemal się zakładaliśmy w studiu, mówiliśmy, że odpuści i zostawi te stacje. No ale te wszystkie inne, czy też Telewizja Polska kanały, Polsat, czy Trwam, czy inne, które mówię o tych, które są na multipleksie, zostały opłacone bezpośrednio bądź pośrednio, albo za pośrednictwem reklam, albo dotacjami na inne dzieła, które funkcjonują wokół tych stacji telewizyjnych, bądź też interesów. W związku z tym ludzie sugerują się tym, co widzą w telewizji, słyszą w telewizji, w radiu, no i stąd takie poparcie. Dlatego tak bardzo ta władza boi się prawdy. I ja mówiłem publicznie, że PiS, o którym pan redaktor mówi, tak naprawdę wspiera się na dwóch filarach. Ten najważniejszy filar to jest kłamstwo, które jest podtrzymywane przez te media, tak? Skupmy się tam na jednym filarze. I boją się bardziej do przebicia tego balonu. Dlatego też dbają o tę otoczkę medialną, że przywołam chociażby program pana Jana Pospieszalskiego, w którym zaproszeni eksperci... Zdjęty już z anteny. Tak, mówili niezgodnie z polityką PiS-u, tak? Czyli to, co zarzuca w tej chwili pan redaktor. I ten program został po prostu zdjęty, bo się obawiano, że cała otoczka medialno-propagandowa dotycząca COVID-a szczepień może lec w gruzach poprzez jeden czy dwa programy. No to ja zadam takie pytanie, które być może naszych widzów zbulwersuje. To ludzie są głupi, nie mają własnego rozumu?
że łykają, że tak powiem, tą papkę telewizyjną? Ja bym tego tak nie nazwał, ale no, ta papka telewizyjna odciska swoje piętno na ludziach. Podam jeden przykład. Ja 15 lat byłem w Parlamencie Europejskim i zatrudniałem też osoby, dziennikarzy, którzy za zgodą Parlamentu Europejskiego pracowały dla mnie i dla katolickiej stacji telewizyjnej. I jeden mój asystent, dziennikarz, przebywał już tam kilka lat i bardzo rzadko do Polski przyjeżdżał. I przyjechał na wakacje. I kabrioletem w zimie nie przyjeżdżał. Nie przyjeżdżał kabrioletem, prywatnie, samochodem osobowym, rodzinnym. I jak przyjechał tu na wakacje i był u teściów, to tam odbierano tylko TVP Info i TVP1. Jak on wrócił po 4 tygodniach, to mówi, że on nie spodziewał się, że w tej Polsce jest tak wspaniale, że to po prostu wszystko jest. Jeszcze pobyłby 2 tygodnie i by w to po prostu uwierzył. Podawałem inny przykład dotyczący mojego Wilczura. Jeszcze raz przypomnę, bo wiem, że tam wiele osób się odezwało, że jak nabyliśmy małego Wilczurka 3-miesięcznego, wspaniały pies, to nie lubił białego sera, a tak był wspaniały. Jak oddaliśmy go treserom, to po kilku miesiącach za to, żeby zjeść biały ser, który stał się przysmakiem, zrobił wszystko. I koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości właśnie tak podchodzą do społeczeństwa, sądząc, że można społeczeństwo wytresować, a ja uważam, że nie, potrzebna jest informacja, rzetelna informacja. I tutaj jest konflikt pomiędzy tym obozem a mną. Ja uważam, że po prostu nie można ludzi oszukiwać. I mówiłem o tych dwóch filarach. To jest, pierwszy to jest oszustwo, a drugi to jest przekupstwo. Bo tego nie dodałem, a wcześniej o tym mówię. Czyli raz oszukują, a dwa przekupują. No bo to kłamstwo musi się na czymś opierać. Jeśli nie na prawdzie, to opiera się na pieniądzach. Tylko jeśli by oni składali się, powiedzmy, z diet czy pensji poselskich, politycznych, to ja bym rozumiał, ale to jest wszystko opłacane z naszych podatków. No właśnie, tak a propos, ja spytałem o ten kabriolet, którym to zimą można jeździć, za unijne pieniądze zresztą, żeby nawiązać do pana europosła Ryszarda Czarneckiego, zwanego w niektórych kręgach obatelem, bo został on przedstawicielem rządu do spraw sportu. Nie transportu, tak? Nie transport, tylko sportu. No bo jak kabriolet, to bardziej transport. To tak, przy okazji, ale tak, to z jednej strony, że tak powiem, no zabiera działkę panu wicepremierowi Glińskiemu, bo on jest też ministrem tam do spraw różnych, między innymi do spraw sportu, a jednocześnie, no oczkiem w głowie pana Czarneckiego jest chyba piłka siatkowa, tam nawet chyba będzie kandydował na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, no ale robienie z niego szefa sportu, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tym bardziej, że gdzieś tam z tyłu głowy gdzieś przychodzą mi wspomnienia z lat 2005-2007, jak ówczesny minister sportu z ramienia PiS-u został umieszczony w więzieniu. No tutaj mówimy o takich dwóch torach. Jeden tor to jest ministerialny, czyli to, co podlega ministrowi sprawy sportu, a drugi to partia rządząca. Naród z partią, partia z narodem, wobec tego partia deleguje swojego, jak to pan redaktor mówi, obatela na odcinek sportu. Tak? Co nam to przypomina? No czasy słusznie minione, a jeszcze tu nie można redukować mojego byłego kolegi Ryszarda Czarneckiego tylko do piłki siatkowej. Choć o ile wiem, chyba nigdy w nią nie grał, bo rozmawiałem z nim, jak przymierzał się do tego stanowiska i nic nie mówił o tym, że kiedyś grał. Ja akurat trenowałem 9 lat siatkówkę. Wcześniej on przecież przymierzał się do stanowiska szefa PZPN-u.
To też była taka duża batalia. No ale oczywiście w tle mamy te jego przeróżne historie i zdjęcia z prezesem Kaczyńskim, jak on mu piłkę wręcza. No to jest próba uwiarygodnienia polityka, który został no, de facto spalony w Brukseli, ale nie u prezesa. I to właśnie ja krytykuję, że nie wprowadzono takich przejrzystych standardów, które powinny po prostu obowiązywać, no bo sprawa jest przecież w prokuraturze, bo OLAF, czyli Urząd do Spraw Korupcji w Unii Europejskiej, nie tylko nakazał zwrot europosłowi tych środków i jak czytamy, już zostały zwrócone, bo te środki nie proszono, jak sądzę, tego europosła o to, żeby zwrócił, tylko jak OLAF dowiódł, że zostały nieprawidłowo pozyskane, no to wszedł na pensję albo dodatki i on sobie co miesiąc sam ściągał, czy poseł chce, czy nie. No ale dodatkowo doszedł do wniosku, jak czytamy, że ta sprawa miała podłoże nie tylko korupcyjne, ale przestępcze. No i o ile wiem, cały czas w prokuraturze jest zamrożona. A jeśli porównamy kwotę, o którą posądzony jest wyłudzenie tenże europoseł i na przykład sprawę Mariana Banasia, no to wyborca tej formacji powinien zapytać, dlaczego jeden jest za podobne jakieś środki finansowe w przybliżeniu, przynajmniej ścigany, ściągane są immunitety, czy jest próba ściągnięcia mu immunitetu, uruchamia się prokuraturę, a tutaj się nic nie robi, zdjęcie, fotkę z prezesem, i ta fotka z prezesem ma świadczyć o tym, że ten człowiek jest niewinny, bo tutaj nie decyduje w Polsce prawo i dlatego ja to krytykuję, bo ja nie przesądzam, który z tych panów jest winny czy niewinny, tylko prawo powinno się stosować do wszystkich. Jeśli mówiliśmy tu kiedyś o pośle Arkadiuszu Czartoryskim. O, dokładnie. Z Ostrołęki, któremu nagle zabrano telefon, CBA go podejrzewało o tam sprawy zatrudniania w tej Ostrołęce. Ale pan prezes Kaczyński wyjaśnił, że to było nieporozumienie. No właśnie, więc jeśli zabrakło mu głosu, to poprosił go na rozmowę i stwierdził, że to po prostu jest, te zarzuty są na wyrost. No zgoda. Ja znając osobiście posła Czartoryskiego wiele lat, jestem co do tego przekonany, ale to nie ja, ani pan prezes Kaczyński powinien o tym rozstrzygać. Zarówno w przypadku Ryszarda Czarneckiego, jak Mariana Banasia, jak i wspomnianego posła Czartoryskiego. Od tego jest prokuratura, od tego są sądy. No właśnie, a może tak przy okazji po prostu pan prezes Banaś uprawiał złą dyscyplinę sportu. Może po prostu, wiadomo, że pan prezes Kaczyński to uwielbia przede wszystkim rodeo, ale na tej krótkiej liście być może jest siatkówka, a nie ma judo. No, judo i chyba karate nawet, jeśli dobrze pamiętam. Judo i karate, bo znajomi również z Krakowa też ćwiczyli z panem Marianem Banasiem. Oczywiście ja uważam, że pewne dyscypliny sportu ukierunkowują też nasz sposób funkcjonowania i charakter. Jeśli ktoś trenuje sporty walki, no to jest człowiekiem wzmocnionym i zaprawionym w bojach. I tutaj tak jak rozpoczynaliśmy te programy od komentowania sprawy Banasia i pan redaktor pytał, czy to jest jednorazowy kapiszon, to ja mówiłem, że to serial, Never Ending Story, i postawiłem tezę, że zobaczymy, kto dłużej się utrzyma. Czy PiS przy władzy, czy Marian Banaś w NIK-u. To powtórzmy to, jak pan obstawia? W tej chwili? Tak. Jeszcze bym zaobserwował sytuację. Na razie to w ogóle obstawiam Mariana Banasia, ale to jest moje tylko przeczucie i intuicja i może nawet wishful thinking, ale jak to się potoczy, no to nie postawiłbym dużych pieniędzy w tej chwili na żadną ze stron, ale ze wskazaniem na Banasia. Mimo, że tych zakładów bukmacherskich to się narobiło tyle, że każdy może 50 różnych zakładów na różne rzeczy stawiać. Dobrze, zmieńmy temat. Pan Sumliński stworzył przy udziale kilku jeszcze osób film na podstawie książki, którą wydał, Powrót do Jedwabnego. No i zrobiła się wielka afera, bo tam premiera tego filmu miała się
odbyć w środę w Warszawie, no ale okazało się, że kino Wisła, które obiecało panu Sumlińskiemu salę, w ostatniej chwili doznało jakiejś awarii i ten zapowiadany dosyć szumnie, ta zapowiadana dosyć szumnie premiera musiała zostać przełożona. Jak pan ocenia, czy tutaj działalność pana Sumlińskiego zagraża Polsce, zagraża, jest antysemicka? Nie, no oczywiście działalność byłego dziennikarza, a teraz autora książek w żadnej mierze nie zagraża naszemu krajowi, ani tym bardziej rządzącym, jak sądzę. Dążymy do prawdy, cały czas o tym mówimy. Jeśli film jest prawdziwy, bo go nie widziałem, a nie mam powodów przypuszczać, że nie jest, a nawet jeśli są nie chcemy jakieś... tego, przepraszam, jakoś nachalnie reklamować, ale bodajże od soboty będzie dostępny na YouTubie. No tak, ale to właśnie chciałem do tego przejść, bo są też spory pomiędzy panem Wojciechem Sumlińskim, a innymi osobami, które piszą, czy napisały książkę o Jedwabnym. Jeśli dobrze pamiętam, to Tomasz Zomer z najwyższego czasu, jeśli się nie mylę. I też tam nastąpiła polemika i groźby podawania się do sądu, też z dziennikarzem bodaj Janem Pińskim, etc. Ale ja uważam, że tym sądem najważniejszym powinien być telewidz, który zobaczy film, jeśli zechce, jeśli uzna, że to go nudzi, to wyłączy. I teraz moim zdaniem redaktor Wojciech Sumliński powinien udać się w pierwszej kolejności do Jacka Kurskiego, prezesa telewizji, i zaproponować emisję w TVP1, TVP2. To podniesie oglądalność. Wiem, że kolega Jacek bardzo na to zwraca uwagę. Na to wszyscy płacimy podatki przecież. No i byłaby duża publicity. Albo też powinien zaproponować innym telewizjom i wtedy byśmy widzieli, kto jest zainteresowany albo kto nie jest zainteresowany. Natomiast to jedno kino, ja nie wiem, kto tam jest właścicielem. Może właściciel jest powiązany z pewnymi kręgami, może współwłaściciel krzywo na to patrzy. Jedno jest pewne, to, że odmówiono tego miejsca, spowodowało zainteresowanie tym filmem. Bo gdyby to kino nie odmówiło, moim zdaniem, to byśmy w tej chwili o tym nie rozmawiali. No a jak będzie, ja w ogóle, pan redaktor mówi, że to będzie na YouTubie, to ja bym sugerował, żeby to wyemitować w NL24, czyli tutaj, w Niezależny Lublin. I będzie, myślę, że duża oglądalność. No ale jest niestety kwestia praw autorskich i jak to jest na YouTubie, to sami sobie tego ściągnąć nie możemy, ale to no, tak... Ale jakby tu wiem, że pani doktor Ewa Kurek przecież jest przy tym zaangażowana, nie wiem, czy jest nawet współautorem, bo tam gdzieś podawano jej nazwisko, przy tym występuje tutaj, to może akurat by zgodziła się, żeby tutaj to wyemitować. I jak powiadam, ten werdykt powinni wydać widzowie. Sprawa jest kontrowersyjna, interesująca, ludzie o tym dyskutowali, teraz też do tego wracają i bez względu na to, jakiej jakości jest ten film, to uważam, że to widzowie powinni wystawić ocenę, wpisując tam w komentarzach, dając łapkę w górę, w dół. O. Jasne. Dobrze. Znowu cyferki. Ustawa 1449, taki trochę amerykański zwyczaj podawania nazw ustaw poprzez kolejną numerację. Ta ustawa dotyczy tak zwanej segregacji medycznej. Została ona czasowo, a może w ogóle, odsunięta od obrad Sejmu. Czy mógłby pan to skomentować? We środę minioną, kiedy miała być procedowana ta ustawa 1449 w Sejmie, ja byłem w Warszawie, nieopodal Sejmu, przy pomniku Witosa, bo przy Sejmie odbywały się inne też manifestacje, przeciwko tej ustawie segregacji sanitarnej, czyli dzieleniu Polaków, która, przypomnę, przewidywała miesiąc aresztu w domu za podejrzenia, że ktoś mógłby być zarażony tym wirusem, a jeśli ktoś nie doniesie o podejrzenia, że być może ktoś jest zarażony, to kara grzywny wynosiła do 30 tysięcy złotych. No więc to przypominało już naprawdę czasy stalinowskie. Słuszną linię ma nasza władza. Słuszną linię ma nasza władza, ale pojawiły się osoby
znane z przeszłości, które walczyły z komunizmem, jak chociażby major Frydrych z pomarańczowej alternatywy, który jest w grupie C19 z transparentem, że to jest komuna w tej chwili, ten reżim sanitarny. Ja również tam przemawiałem i to dowodzi, że nacisk ma sens, bo ta władza nie ugnie się pod wpływem argumentów. Jeśli widzi, że ludzie protestują, a protest jest też w Lublinie, odpowiednia konferencja też zaplanowana. I w innych miastach, byłem w Poznaniu, kilka tysięcy ludzi, widziałem 5-6 tysięcy ludzi, natomiast w mediach podano, że to 1000 zaledwie. No to jest po prostu niemożliwe wręcz. Wcześniej w Katowicach i ta władza boi się ludzi i się cofa, a jednocześnie nie zobaczycie Państwo w mediach głównego nurtu relacji z żadnych z tych pikiet, a przecież to są obywatele, pełnoprawni obywatele Polski, którzy nie godzą się na reżimy. Na reżimy podobne do tych, które mieliśmy w czasach zamierzchłych już, mam nadzieję, że minionych i nie powrócą, czyli w czasach komunistycznych. No tak, już jesteśmy przy sprawach pandemii, no to warto notować, że w czwartek rano doszło w Sejmie do pewnego incydentu. Mianowicie pan poseł Braun no, życzył czegoś złego ministrowi Niedzielskiemu. Czy możemy ten fragment puścić? Topy, których 1/3 jacyś badacze, to poronienia. Nie... Dziękuję bardzo, panie pośle. Czas minął. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech... Dwie minuty, panie pośle. Będziesz pan dzisiaj. Panie pośle, proszę. Panie pośle! Panie pośle, jak się pan w Sejmie zachowuje? To jest skandal po prostu. Panie pośle, to jest wielki... Wszyscy raczej wystąpili przeciwko panu posłowi Braunowi, oczywiście poza Konfederacją. I posłowi grożą nawet chyba jakieś nieprzyjemne sankcje związane z tym. Z życzeniem śmierci. Taki film kiedyś był z Bronsonem. Nie wiem, czy pan pamięta. Tak, było życzenie śmierci, potem no, 1, 2, 3, tam. Ja bym nie zestawiał tych sytuacji. Po pierwsze, rozmawiałem po tym wystąpieniu z panem posłem Braunem i on absolutnie nie uważa tego za groźbę karalną, której nie było, tylko za ostrzeżenie. Bo we wcześniejszej swojej wypowiedzi, która tutaj się nie zmieściła, tej dwuminutowej, on przedstawił sytuację w Polsce, że w wyniku działań ministra Niedzielskiego zmarło w Polsce dodatkowo, to są tak zwane nadmiarowe zgony tak. 100 kilkadziesiąt tysięcy, doktor Hałat mówi już o blisko 200 tysiącach ludzi, czyli poprzez te działania jego... Proszę bardzo, weźmijmy nadwymiarowe zgony, co to tak naprawdę znaczy? Bierze się liczbę zgonów z ostatnich 5 lat, średnio, ile ludzie umarli. No bo ileś osób tam choruje, umiera. I te 100 kilkadziesiąt to jest ponad to, co normalnie umiera. Nie licząc oczywiście spraw covidowych. No i w związku z tym, i te osoby umierają nie dlatego, że zachorowały na COVID, tylko dlatego, że nie mają dostępu do opieki medycznej i na przykład są to osoby chore na nowotwór, na raka, nie są zdiagnozowane. Ponadto jeszcze w tych opisach preparatów medycznych, tych tak zwanych szczepionek jest, że producent nie wie, czy to nie wywołuje raka, więc być może to powoduje jednak rozwój tej choroby. Poprzez niemożność dojścia do lekarza, zamknięciu się też wcześniej przychodni, ludzie po prostu umierają. I to zarzuca się ministrowi Niedzielskiemu, że poprzez swoją nieudolność albo też celowe działania, jak zarzuca poseł Braun, w Polsce umarło 100 kilkadziesiąt tysięcy osób i on powiedział, że sądzić, że będzie go widział nie w ławie rządowej, tylko na ławie oskarżonych. I poseł Braun utrzymuje, ja jeszcze go dopytałem, co autor miał na myśli, że on jest za sprawiedliwym sądem, żeby w wolnej Polsce sąd wydał wyrok, wysłuchawszy stron, czy zawinił, czy nie zawinił. Natomiast to, o czym mówił, to miało być ostrzeżenie. No i ja to przynajmniej odczytuję w takim kontekście, może pan redaktor, czy państwo pamiętacie, lata 80., końcówka lat 80., kiedy były zmiany i mówiono w Polsce, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, tak? No ale czy kogoś powieszono? No nikogo, tak, nie powieszono. Po prostu było to pewien taki...
pewna taka ekspresja, nazwałbym to przysłowiowo ludowa, i z tego moim zdaniem nie można wyciągać tego typu wniosków, ale ta wypowiedź ostra, wiemy, że pan poseł Grzegorz Braun używa języka dosadnego tak, żeby ludziom ten obraz wydał się ostry. Niemniej na marginesie, gdyby wypowiadał się pan Janusz Korwin-Mikke, to podejrzewam, że to jeszcze byłoby ostrzej. To nie możemy odchodzić od głównego problemu, bo ja sam i grupa C19, którą kierujemy, nie formułujemy jakichś takich, nazwijmy to, ekwilibrystycznych konstrukcji słownych pod adresem pana Niedzielskiego. Podaliśmy go do sądu, gdyż pan minister Niedzielski od blisko roku, w listopadzie minie rok, nie powołał głównego inspektora sanitarnego. I teraz jeśli poseł Braun przypomina i inni, pan doktor Hałat, że nadmiarowo, ponadwymiarowo zmarło 100 kilkadziesiąt tysięcy osób, a minister Niedzielski nie powołuje głównego inspektora sanitarnego, który jest głównodowodzącym na tym froncie, bo pan minister nie musi być lekarzem, nie jest lekarzem, ale główny inspektor sanitarny musi być, musi według ustawy. I teraz, jeśli on go nie powołuje, to nie jest jego kaprys. Narzuca to mu ustawa. Jeśli to jest zaniedbanie obowiązków służbowych i z artykułu 231 kara wynosi do 3 lat więzienia. I my występujemy właśnie o to. Oczywiście prokuratura jest, to jest nasze takie wrażenie, ale też głosy dochodzą, obsadzona przez ludzi dobrej zmiany, która nic sobie nie robi sprawa, a ostatnie właśnie teraz wysyłamy zażalenia i zawiadomienia, no naprawdę są kuriozalne, gdyż jak już upadł argument, że Niedzielski minister nie odpowiada przed polskim sądem, bo odpowiada, no to nie chcą wszcząć sprawy, twierdząc, że nie dochowaliśmy terminu. Jak 3 dni po otrzymaniu postanowienia wysłaliśmy zażalenie, no to teraz prokuratura twierdzi, że myśmy miesiąc nie dotrzymali terminu. No to po prostu są żarty, żarty z ludzi. I jeśli się tak lekceważy społeczeństwo, tak naprawdę ostentacyjnie lekceważy społeczeństwo, lekceważy prawo, gardzi konstytucją, a ludzie widzą, że ich bliscy umierają z powodu zaniedbań, no to w tym kontekście widzę, że ewentualnie posłowi Braunowi mogą puścić nerwy, albo też może ostrzec go, co może czekać osobę, jeśli ta narracja się przebije i jeśli ludzie to zrozumieją. Nie? Oby do tego, ja mówię, nie doszło. Jestem za tym, żeby w cywilizowany sposób rozwiązywać te sprawy. Dlatego podaliśmy pana ministra do sądu. Rozumiem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za dzisiejszy komentarz. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. I na zakończenie programu moja serdeczna prośba. Telewizja internetowa Niezależny Lublin potrzebuje państwa, potrzebuje wsparcia z państwa strony, bo bez waszych dotacji nie będziemy mogli funkcjonować. Bardzo proszę o wsparcie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach telewizji internetowej Niezależny Lublin. Dziękuję państwu. Dziękuję i pozdrawiam.